jeżeli w ciągu 5 minut mnie nie sparaliżuje, to znaczy, że nie przeżyje. Złego diabli nie wezmę. A tutaj jest co? Najpierw. A to jeszcze się rusza, zobaczcie. Jeszcze... This is still moving. Jestem już w Tokio. Tym razem moja podróż nie będzie niebezpieczna, tak jak w Ameryce Południowej. Traktuję ten wyjazd bardziej jako city break. Chcę popróbować japońskich przysmaków. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Także zapraszam Was do oglądania. A już chcesz to zostać? To nie wiem, czy to nie jest za ostre za bardzo. To masz czosnek. Fajnie. Taki jakiś ostry sos jeszcze tutaj dostałem. Trochę się boję tego dodawać, bo jak jest za ostre, to zepsuje mi zupę. A tutaj nie wiem, co to jest. O kurczę, ale dobre. Wiecie, że należy się ogłać, tak się jej makaron, nie? Tutaj. No wiem, wiem. To tak jak w Niemczech przy jedzeniu trzeba głośno pierdzieć. Tego nie słyszałem. Słyszałeś? Nie słyszałem, czyli ci go pierdzieli. Jesteśmy w japońskim sklepie 7-Eleven. A wiesz, że japońskie 7-Eleven wbrew pozorom jest całkiem inne niż w Stanach? Tak, bo 7-Eleven pochodzi od tego, że miało być otwarte od 7 do 11. Tak. A tu są całodobowe 7-Eleven. Tak. I tutaj dostaniesz praktycznie wszystko, co możesz dostać na przykład w dużym supermarkecie. Prawda? Nawet koszulę możesz kupić, jak zaśpisz do pracy. Co nam się nie zdarzy, bo nie pracujemy, akurat jesteśmy na wakacjach. Tak jest, lubi ziemę. O, Bartek kupił papierosy, jakieś ciekawe. Taka nazwa, pokaż Bartek do kamery, jaka nazwa papierosów. Co? I tego Wam życzymy. Peace. Zapytam się, gdzie jest izakaja, może ich, co? I izakaja to nazwa knajp w Japonii. Szukamy właśnie jakąś izakaję. A nie. A we need to go Paweł. Somewhere to drink. Drink? Yeah, good place. Znaczy Paweł będzie pił, ja nie piję. This is izakaya? Izakaya. Ah. Fish. Ah. Fish. Yori. Ah, okay. Idziemy tam? I tak nic nie rozumiem. Yeah, seventh floor. Seventh floor. Yeah. Entry free? Entry free? No. How can I say? Ah, później tym droższe. No, 1000 już kosztuje. No, to nie są. What we have in this price? 10 minutes. Ale co jest? What is included in the price? On nie rozumie. What is in this price? Nie wiem, jakaś knajpa jest na górze. Men's 10 minutes. 750 za 10 minut. Ale za co za 10 minut? No to jest kurwa. To ale zobaczymy. Ale za co za 10 minut? Czegoś ciekawego na pewno. To jest jakieś podejrzane miejsce. Panie. Ja tam nie wchodzę chyba. Co? Ciekawe, że to są pokoiki chyba takie na minuty. 10 minut. I co? No co to? Co tam jest, kurde? Zobaczcie, tutaj jest taka miejscówka, gdzie płacisz za wejście do kabiny, wynajmujesz kabinę i sobie śpiewasz karaoke. Zobaczcie. No, tutaj jest godzina po 12 w nocy, a ile ludzi?
Ale możemy zobaczyć, czy wszyscy. I oni przychodzą, żeby sobie pośpiewać. Zobaczmy, to jest jakiś taki klubik. Jak Bartek? Tak, bardzo dobrze. Jedzenie. Weź sobie kawałek, spróbuj obowiązkowo, bo jest naprawdę bardzo dobre. Ja czekam na Gotta. Widziałeś, co tu jest napisane? Nie. Że jest limit. 90 minut możesz tutaj przesiadywać tylko. Nie możesz dłużej. Widocznie tutaj ludzie przychodzą, zobacz, biorą laptopa i pracują pewnie w takich miejscach. Na pewno. To jest moje jedzenie. Mamy tak, English i wybieramy sobie jedzenie. Dobra, po jednym daniu, co? Tak, spróbujmy tego tam. Eat-in. Co to jest? Jakiś tuńczyk w tym. Jest co i teraz tak. A tutaj mam dania na dole. Tutaj masz na górze. Aha. Opcje jakieś. Krewetka w tempurze po japońsku. Do tego sos. To jest prawdziwa tempura. Próbuj. A to są słynne maszyny vendingowe, w których można dostać wszystko. U nas nie ma takich maszyn. A tutaj można sobie kupić jakieś zabaweczki. Gra. Jak ze starych czasów, nie wiem czy pamiętacie, takie maszyny, automaty do grania. To były czasy, kiedyś się grało. Nie wiem, w ogóle nie rozumiem i nie rozumiem tego fenomenu. To jest fenomen, naprawdę, to starzy ludzie siedzą, grają. Grają, te lalki. I to są jakieś takie gry, co takie naprawdę są te z dziwaczne. Ty, tak. Siedzą, grają tydzień, a później kurwa te lalki. Plastikowe. Ja rozumiem, to bo całe sklepy są chyba takich samych lalek. Dobra, dajesz. Okay. On waży z kilogram i po prostu jest to, te maszyny są wszędzie takie same, w Polsce tak samo, na milimetr. Słuchaj, oszukali mnie, muszę się odegrać. Musisz się odegrać. No to słuchaj, idziemy na karaoke, tam się odegrasz. Zamówiłem właśnie jakieś dziwne danie. Wiedzieli, że nie mogę tu nagrywać, ale no, coś muszę nagrać. Zamówiłem jakieś dziwne danie z wołowiną, wagyu i z surowym jajkiem. Za chwilę przyjdzie, to postaram się to nagrać. Nie bardzo mogę teraz tu już nagrywać, bo no, jest zakaz ogólnie. Zobaczymy, zaraz coś nagram. No i tak to wygląda. Wołowina wagyu z surowym żółtkiem miso i chrzan, sos chrzanowy, z tego co widzę. Zatrzymaliśmy się w takim ciekawym hotelu niedaleko centrum na dzielnicy Shibuya. Wygląda to tak, że tutaj są nasze szafeczki, tak jak na basenie. Dostajesz kluczyk i tutaj chowasz swoje rzeczy. Walizki stawiasz tutaj. Tutaj jest następna szafeczka, gdzie chowa się swoje buty i dostajemy takie, tylko się nie śmiejcie, takie ciapy. I w łazience znowu trzeba zmienić ciapy, klapki, żeby w ogóle tutaj
wejść. Nie można wchodzić w tych, w których się chodzi po korytarzu. Dużo jednorazówek jest. Maszynki, grzebienie. Tu jest pralnia. Żeby coś wyprać, trzeba wrzucić tutaj 100 jenów, tak Paweł? Tak. Nie, 100 jenów w suszeniu. 100 jenów w suszeniu. Kosztowało nas to miejsce na cenę jakieś 100 zł. A jesteśmy jakieś 500 metrów od samego centrum Tokio. Czyli porównując to do Nowego Jorku, no nie ma szans, żeby tam za 100 zł w centrum znaleźć hotel. A wokół same 5-gwiazdkowe hotele. No tak, wokół same 5-gwiazdkowe hotele są. Idziemy teraz na pokoje, na apartamenty. Dobra, tutaj są apartamenty nasze. Tak wygląda moja kabina. Wchodzimy na górę. Pokażę wam, jak to wygląda tutaj. Z perspektywy lokatora. Tutaj mamy telewizor. Bajeczki można oglądać. Zasłaniamy. I można iść spać. Za 100 zł. Jesteś pod restauracją, gdzie serwują najbardziej trującą rybę na świecie. Ryba fugu, czyli rozdymka tygrysia. Spróbujemy się dostać tutaj i spróbujemy zjeść. Nie wiem, czy nas wpuszczą. Dobra, chodzimy. Tyle szedłem, muszą nas wpuszczyć. Dobra. Ja bez rozdymki nie wracam. Tak to wygląda. Jeżeli w ciągu 5 minut mnie nie sparaliżuje, to znaczy, że nie przeżyje. Złego diabli nie wezmę. A tutaj jest co? Najpierw. O, to jeszcze się rusza, zobaczcie. Jeszcze. This is still moving. Ta ryba została dosłownie 5 minut temu zabita, ale się rusza. 5, no z 3 minut temu została zabita i się jeszcze rusza, pulsuje. Wrócaj, tego liścia trzeba wyjąć. Jak kucharz rozepnie wątrobę i no, ta żółć cała zaleje mięso, to to mięso automatycznie jest już zatrute i do jedzenia. 30 osób zabije taka ryba przez swoje trucizny. To jest nasz kucharz, od którego zależało nasze życie. Ale co, żyjemy, co? W Japonii można palić tylko w wyznaczonych miejscach, na świeżym powietrzu. Jednym z takich miejsc jest właśnie to. Jest to dobry pomysł moim zdaniem, bo często spotykam się w Polsce z sytuacją, kiedy idę za kimś, a ktoś jara szluga i cały dym leci we mnie. Ja nigdy nie paliłem papierosów i mimo wszystko przeszkadza mi to. Dojechałem właśnie na targ rybny w Tokio. Jestem trochę zaskoczony, bo się okazuje, że ten targ, który kiedyś był największym targiem na świecie, został przeniesiony na pobliską wyspę. Zostało tutaj tylko niewiele stoisk, kilka restauracji. Możesz na tym targu kupić sobie rybę czy cokolwiek chcesz. I tutaj niedaleko jest taki food court, gdzie można zanieść do kucharza i kucharz ci robi tą rybę. Tutaj serwuję akurat skolapsy, krewetki, ostrygi, kraby. Zamówiłem skolapsa jednego, czyli małża świętego Jakuba po polsku. Tak wygląda moje danie. No świeższe nie mogą być. Wiem, że może to nie wyglądać apetycznie, ale jednak no jest to bardzo świeża ryba, bez żadnych przypraw. Znaczy ryba, no małże. O kurczę. Jedzenie niesamowite. Ta małża świętego Jakuba kosztowała 1500 jenów, czyli podejrzewam, że około 50 zł. Ale warto było, naprawdę. I to bez żadnych przypraw, a smakuje naprawdę niesamowicie. Ciekawe, czy ktoś zgadnie, co to jest.
Często spotykane w restauracjach sushi. To jest wasabi. Sam nie wiedziałem, że tak wygląda wasabi. A tutaj możecie sobie zamówić jakieś serca, wątróbkę z kurczaka. Tak zwane yakitori, tak? Yakitori, tak. Szukam jakiegoś dobrego tuńczyka. Jest. Zobaczcie, tutaj jest za 650, a tutaj za 1100. Praktycznie wygląda tak samo. Albo może to są jakieś resztki, nie wiem. Przyjechaliśmy na dzielnicę Shinjuku do słynnej alejki Asadachi. To tutaj właśnie serwują dziwne dania. Czekamy właśnie na mojego znajomego, którego poznałem w Los Angeles. I'm Yo-Yo from Japan. We're having so much fun. A więc to jest ten mój kolega Yo-Yo, którego poznałem w Los Angeles jakieś 4 lata temu. W końcu się spotkaliśmy. Jest też Paweł. What a language. I heard that there is problem in Japan, suicide problem. Oh, so yeah. How did you know that? Yeah, we heard in Europe about this, and there was a movie about suicide problem. I know a bunch of people got that in Fuji, around Fuji. Fuji, yes, there is forest, yeah, and they go there. Yeah. And they no connections, no food, and they're getting it. Yeah. Lots of pressure, lots of hard work, no money, no family, no friend. They lost the hope. That's why they lost the hope. Yeah, the people will choose to be dead because no hope. Trafiliśmy do jednej z restauracji, której serwują właśnie te dziwaczne dania. Może nie są aż tak dziwaczne, jak myślałem, ale na przykład ja zamówiłem sobie surowe serce wołowe. Wiecie co, jak standardowe mięso, no tyle, że z serca, prawda? Ale z cebulą podane. Ale z cebulą, cebula, tak jak tatar po prostu. Co to jest gaijin? Paweł, wytłumacz nam. Gaijin to jest określenie człowieka z Europy albo z Ameryki, ogólnie nie Azjata, to gaijin. Ale gaijin hunters, czyli... Gaijin hunters to dziewczyny, które poszukują. Polują na Europejczyków tutaj w Tokio. Tak. Bo wbrew pozorom Tokijczycy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, są bardzo samotni tutaj. I są bardzo nieśmiani. Idąc tutaj tą ulicą, widzieliśmy bardzo dużo dziewczyn, które zaczepiają facetów i namawiają do wejścia do takich kafejek, w których są dziewczyny, którym się płaci za to, że siedzisz i z nią rozmawiasz. 1000 albo 2000 jenów i na przykład za godzinę ustalona jest taka stawka, siadasz i rozmawiasz z kobietą przez godzinę, czy tam przez 2 godziny. To jest ten właśnie dworzec najbardziej zatłoczony na świecie. Milion ludzi dziennie przechodzi przez ten dworzec. Pożegnanie z kolegą. Arigato! 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 Kio, tanoshikatta! Totemo tanoshikatta! Także nasza wizyta w Tokio właśnie dobiega końca. Jesteśmy na dworcu. Czekamy na pociąg do Osaki. Za chwilę przyjedzie słynny Shinkansen. Rozpędza się do około 300 km. Bilet Shinkansenem kosztuje około 500 zł. Bez rezerwacji miejsca. Natomiast jeżeli się rezerwuje miejsce, to jeszcze drożej to kosztuje. Ja miałem bilet 7-dniowy, tak jak już wcześniej wspominałem.
Także nie musiałem dopłacać. 1000 zł za bilet zapłaciłem i mogę jeździć przez 7 dni po całej Japonii tymi pociągami. Także polecam, jeżeli będziecie jechać kiedykolwiek do Japonii, polecam wykupić sobie taki bilet jeszcze z Polski, z dostawą do domu. Jest wiele firm, które sprzedają takie bilety. Zastanawiałem się nad tym już wcześniej, że jeżeli w Japonii jest tak dużo samobójstw, to zapewne dużo osób decyduje się skoczyć pod pociąg. A zwłaszcza pod tak szybki pociąg. I okazuje się, że państwo wprowadziło karę finansową dla rodziny, jeżeli ktoś z członków rodziny skoczy pod Shinkansena. Czyli jeżeli jeden członek rodziny skoczy pod Shinkansena, to rodzina później musi zapłacić karę. Idziemy zobaczyć, jak wygląda pierwsza klasa w Shinkansenie. Dzisiaj chciałem tutaj prezentację zrobić. Teraz to nie. Tak wygląda pierwsza klasa. 282, 283. Niestety szybciej jeszcze nie widziałem tutaj, żeby jechał. A wstyd się przyznać, jesteśmy czwarty dzień w Japonii i dopiero pierwszy raz przyszliśmy na sushi. Ale na jakie sushi? Jedziemy na dzielnicę Dotonbori. Właśnie o taką taksówkę mi chodziło. Nie no, z tymi przyjami mnie zaskoczył. Hello. You speak English? No. Pokaż po na mapie centrum. Dotonbori. Dotonbori. Jedziemy. Paweł, ta dzielnica Dotonbori to jest dzielnica barów, restauracji, tak? To jest taka mądre centrum. Mądre centrum. To jest dla nas miejsce. O tej porze ludzie tak jak my tam się po prostu gniotą. Są te neony. Wiesz co, bardzo mi się podobają te poszewki na tych siedzeniach. Mi się w ogóle z tak jakby z takiej fieranki jakby. Ty, Paweł, chciałeś iść na piechotę taki kawał? Tak. 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 Przyszliśmy właśnie pod jedno ze stoisk, w którym serwują tradycyjne danie z Osaki, czyli takoyaki. No śmiesznie się rymuje. Takoyaki. Kuleczki z ciasta naleśnikowego. A w środku jest kawałek ośmiornicy. Takoyaki. Rosja? Dobra, to jest zasad. Nie Rosja, no Polak. Dziękuję moc. Powiem wam szczerze, szału nie ma. Że w ogóle nie smakuje mi to. Chodźmy. Każdy się jarał tym. Niedobre jest to. Wszyscy się tym jarają, straszne kolejki są, a tak naprawdę wcale nie jest to dobre. Ono ma taki smak tego, rybny, taki rybny, taki trochę wędzony, takie. Stoimy w kolejce do kolejnej restauracji. Bartek coś tutaj wynalazł, jakąś rybną restaurację, gdzie, zobaczcie, tutaj jest akwarium. Kelner podchodzi, bierze ten młotek, ogłusza rybę i podaje do stołu, a potem samemu się grilluje ją. Patrz, otworzyło się moje. Nie, twoje się nie otworzy, bo źle. No, źle. Poczekaj, spokojnie. Well, two people, 5,000 yen. Ile? 5000 jenów. 150 zł właśnie. No to jak tak, to przejedźmy się. 4,000? No, sorry, my own discount. Yes, no discount. No. Big man. 5000 jenów za przejażdżkę 1 kilometra pod górkę do parku. 150 zł. Ile? Nie wiem. 150 zł. Pay after. After. Pay after. Schowaj. Ci każe schować pieniądze. Dlaczego? Pay after, czyli płacisz później.
Mówi, absolutnie z góry tu się nie płaci. Zaskoczymy go pod koniec, się rozbiegniemy. Chcesz, żeby wpisał twój NIP? Ale fakturę wystawia. No przecież ona pierdolnie sięgowa ze śmiechu, jakby coś takiego pokazał. Myślisz, że może się rzucić? Jestem w mieście Kyoto, miejscowość niedaleko Osaki, jakieś 40 km. Prawdopodobnie najbardziej turystyczne miasto w Japonii. Kyoto pierwotnie miało być zbombardowane przez Amerykanów. Tu miała być zrzucona bomba atomowa. A jedynym powodem, dlaczego nie została tutaj rzucona bomba atomowa, jest to, że było pochmurnie tego dnia i postanowiono jednak zrzucić bombę na inne miasto i akurat w Hiroshimie nie było chmur. Dojechaliśmy właśnie do Hiroshimy. Mieliśmy taksówkę standardowo. Starszy pan w taksówce. You speak English? Tak. You speak English? No. 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 No, no, nie mówię. No understand. Hiroshimka. Tak wygląda Hiroshimka. Po tylu latach w końcu jestem tutaj. Dojechaliśmy w Hiroshimie do naszego hotelu. Jest jeszcze dosyć wcześnie, bo jest około 10 rano. Także walizki zostawiamy. I lecimy. To jest nasz hotel. Zapłaciłem za niego 266 zł, 4-gwiazdkowy hotel. Także niedrogo. A wiesz, co to jest za płomień? To jest płomień nadziei. Został właśnie po uderzeniu tej bomby zapalony. I będzie tak płonął do czasu, aż wszystkie bomby atomowe zostaną usunięte na świecie. Coraz więcej. Co jest nierealne raczej. Bo jak uderzyła ta bomba atomowa tutaj, to wszyscy ludzie, którzy przeżyli, wchodzili do tej rzeki. Było mnóstwo ludzi, skóra się topiła. Popaleni i w ogóle, i wszyscy do tej rzeki wbiegali, bo no nie było możliwości. Nie było tutaj możliwości jakiegoś ratunku. Wszystkie szpitale, wszystko rozwalone. Nikt nie mógł liczyć na niczyją pomoc w tamtym czasie. Znajduje się w centralnym miejscu, gdzie uderzyła bomba atomowa w 45. W tym miejscu właśnie znajduje się ruiny budynku. Kiedyś tutaj było jakieś centrum wystawowe i ten budynek jako jedyny w okolicy ocalał. Zobaczcie. Jako jedyny z tego względu, że akurat bomba uderzyła centralnie nad tym budynkiem. Bomba uderzyła kilkanaście metrów, znaczy nie uderzyła, wybuchła kilkanaście metrów czy kilkadziesiąt metrów nad tym budynkiem. To nie było tak, że ona uderzyła w ziemię i wybuchła, tylko wybuchła w powietrzu. Amerykanie uznali, że największa siła rażenia będzie kilkanaście metrów nad ziemią. Wtedy ta cała energia rozejdzie się, a gdyby uderzyła centralnie w ziemię, to jednak mniejsza by była siła rażenia. Osoby, które przeżyły wybuch bomby atomowej, zostali nazwani Hibakusha, czyli osoby ocalałe. Każda osoba, która została uznana Hibakusha, dostawała zasiłek na leczenie popromienne, na różne rodzaje choroby, które zapadali. Co ciekawe, jedyną osobą, która została uznana podwójnie Hibakusha, był człowiek o nazwisku Yamaguchi. Ten człowiek w dniu, kiedy wybuchła bomba atomowa, znajdował się akurat tutaj, ale przeżył. I co gorsze, ranny dwa dni później został odesłany do domu, do Nagasaki. W momencie, kiedy był w Nagasaki, bomba uderzyła tam. Masakra normalnie, pech jak nie wiem. I też przeżył. Podwójny Hibakusha. Amerykanie mieli w zanadrzu trzecią bombę, którą chcieli rzucić jeszcze później. Ale już nie musieli, dlatego że Japonia zdecydowała się poddać. Bomba atomowa zrzucona na Hiroshimę, tak zwany Mały Chłopiec, wybuchła na wysokości 580 metrów nad ziemią. Ludzie znajdujący się w promieniu 800 metrów od epicentrum wybuchu w ciągu sekundy wyparowali. W chwili eksplozji śmierć poniosło ponad 90 tysięcy mieszkańców Hiroshimy, a kolejne kilkadziesiąt tysięcy w następnych kilkunastu miesiącach.
Wiele osób, którym udało się przeżyć atak, zginęło później w męczarniach z powodu choroby popromiennej i nowotworów. Wybuch amerykańskiej bomby atomowej zapoczątkował nową erę w dziejach świata. Już 4 lata później do klubu atomowego dołączył Związek Radziecki. Oby świat nie dopuścił do użycia tej piekielnej broni kolejny raz. A to jest słynna brama na wodzie. Jestem właśnie w restauracji w Kobe, gdzie jest serwowana najsłynniejsza wołowina na świecie, wołowina Wagyu. Zamówiłem właśnie steka. Może kilka słów na temat samej wołowiny. Wołowina jest określana według 5-punktowej skali od A1 do A5, gdzie A5 jest najlepsza, najlepsza z najlepszych. No, nie ma lepszej wołowiny na świecie niż A5 i właśnie taką zamówiłem, żeby spróbować, żeby wam zaprezentować też tą wołowinę. A1 też jest bardzo dobrą wołowiną, ale nieco gorszą po prostu. This is garlic sauce. And this? Ponzu. It's a Japanese sauce. It's a soy sauce, but it tastes like a vinegar. All right, thank you very much. Dobra, czyli mamy tutaj sos do wołowiny, sos czosnkowy, japoński sos czosnkowy. I tutaj mamy też jakiś sos na bazie octu i soi. To jest mój stek, który zamówiłem. Najdroższy, najlepszy stek na świecie. Wagyu, kategoria A5, czyli najlepsza z najlepszych. Nie da opisać, to jest tak pyszne, bardzo miękka, bardzo delikatna. Pomimo, że jest obrośnięta tłuszczem, jest bardzo delikatna. Podejrzewam, że w Polsce taka wołowina kosztuje około 300 zł za 100 gram. Krowy Wagyu są podobno masowane po to, żeby skór ich mięso było bardziej delikatne. Na dodatek daje im się do picia piwo, po to, żeby miały większy apetyt. Dodatkowo opryskuje się krowy sake. Coś niesamowitego, te krowy mają jak w raju, można powiedzieć. Wiadomo jak skończą, ale to jak one są traktowane. A i mało tego jeszcze, żeby były spokojniejsze przez cały okres dojrzewania, słuchają muzyki klasycznej. To jest niewiarygodne, co? Taki stek kosztował mnie około 10 tysięcy jenów, czyli jakieś 350 zł. Ale no możecie uznać, że jest to drogo, ale biorąc pod uwagę, że to jest nie dość, że to jest najlepsza wołowina na świecie, to jeszcze jest to najlepsza jakość tej wołowiny, czyli z grupy A5. Nasz kolega Paweł niestety nas opuścił, pojechał na Okinawę. My zostaliśmy w Tokio ostatni dzień. Jesteśmy w ogrodzie cesarskim, niedaleko jest tutaj pałac cesarza. Założyłem w końcu patronita. Jeżeli byście chcieli mnie wspierać w moich podróżach, zapraszam na mój profil na patronit. Także mam nadzieję, że znajdą się ludzie, którym się podobają moje filmy. Yo. Yo.